Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będą początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Lekcja nieco dłuższa. Oglądamy. A tu jest kozianka. Na lekcji poprzedniej mówiłem, że panowanie Augusta III będzie 30-letnie i tak dokładnie było. W roku 1763 August III umiera i w momencie jego śmierci Polska nie była już krajem suwerennym. Na naszych ziemiach stacjonowały wojska pruskie, austriackie, rosyjskie i generalnie Polska nawet swojej armii nie posiadała. Sejmy już były, jak mówiłem na lekcji poprzedniej, zrywane, tam tylko jeden za Augusta III się uchował bez żadnego weto. Generalnie Polska stała się taką federacją malutkich państwek magnackich, które walczyły o wpływy, i niestety będzie to miało bardzo negatywny wpływ na dalsze wydarzenia w Polsce. Kiedy w roku 1762, czyli jeszcze przed śmiercią Augusta III, Rosja została przejęta, władza w Rosji została przejęta przez Katarzynę II, która dążyła do ściślejszego podporządkowania sobie Rzeczypospolitej, chciała być protektorem naszego kraju, takim powiedzmy, że obrońcą, takim jak Lord Cromwell, Lord Protector w Anglii. Natomiast u nas takim dominującym, jak się okazuje, stronnictwem będą jednak Czartoryscy, czyli stronnictwo familii. Oni będą chcieli, tak jak mówiłem na lekcji poprzedniej, sojuszu z Rosją oraz przy jej udziale chcieli przeprowadzić pewne reformy w państwie polskim i takim przywódcą familii był kanclerz wielki litewski, czyli Michał Fryderyk Czartoryski. Po śmierci Augusta III jedyne, co się nie podobało Czartoryskim, to jest to, że republikanie, czyli potoccy, mają zwierzchnictwo nad polską armią. To mocno niepokoiło familię, która wezwała do Polski naszego przyjaciela, czyli Rosję, wojska rosyjskie. Dzięki temu Czartoryscy byli w stanie zdominować Sejm Konwokacyjny i wprowadzić pewne zmiany, takie powiedzmy na początku wydawałoby się, że z duchem oświeceniowym, jednak w perspektywie czasu one aż tak pozytywne nie będą. A jakie to były reformy? Przede wszystkim zakazano stosowania liberum veto przy uchwalaniu podatków. To będzie pozytywna reforma, jak najbardziej. Na sejmikach decyzje miano podejmować większością głosów, więc to też jest pozytywna zmiana. Od głosu odsunięto szlachtę gołotę, czyli tą, która nie posiadała ziemi, to też jest poniekąd pozytyw, chociaż idee oświeceniowe zostały w tym momencie leciutko złamane. Dlaczego pozytyw? Dlatego, że gołota była na usługach magnatów i to troszeczkę te prawa magnackie właściwie wpływ magnatów na nasze stosunki w państwie nieco ograniczyło. Zlikwidowano cła wewnętrzne oraz myto, ale wprowadzono cła generalne, opodatkowano szlachtę, która miała swoje posiadłości w miastach. To też w sumie pozytyw. I ostatnią rzeczą będzie utworzenie koronnych oraz litewskich komisji wojskowych oraz komisji skarbowych. One miały dbać o to, żeby była większa kontrola nad publicznymi wydatkami. To są niby pozytywy. Mówię niby, ale wprowadzone niestety przy udziale wojsk carskich, więc to chyba nie do końca było takie, powiedzmy, że demokratyczne. Ale my od demokracji to na razie jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Idziemy dalej do tej ostatniej elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sejm elekcyjny, podobnie jak ten konwokacyjny, był w asyście wojsk rosyjskich. I tak naprawdę był jeden solidny kandydat, który będzie później królem. Był to Stanisław Poniatowski. Ale musicie pamiętać, że to jest junior, ponieważ jego ojciec, czyli senior, nazywał się tak samo Stanisław Poniatowski. Był ten młodszy, ten junior, popierany przez Katarzynę II oraz przez familię. Dlaczego przez familię? Zaraz będziemy sobie o tym mówili. Był dobrze wykształcony, czyli generalnie spełniał on wymogi tego władcy oświeconego. Wydawało się, że jest kandydatem dla Katarzyny II idealnym, ponieważ będzie jej podporządkowany i to miało być też efektem jego wcześniejszego romansu. Podobno nawet mieli dziecko, które w młodym wieku bardzo wcześnie zmarło. Chociaż niektórzy twierdzą, że niekoniecznie, bo na koniec panowania Poniatowski trafi do dziwnego magnata, tyle że rosyjskiego, i na jego dworze będzie sobie siedział. Poszukiwacze takich przygód, nieścisłości historycznych mogą mieć tutaj dosyć dobrą pożywkę. Ale do rzeczy. W roku 1764 odbyła się ostatnia elekcja, ostatnia właściwie koronacja króla polskiego, takiego de facto króla polskiego, którym został Stanisław August Poniatowski. Poniatowski był w takim charakterystycznym związku morganatycznym, czyli takim związku niby to małżeńskim, a niby to nie małżeńskim, ponieważ jego taką formalnie żoną była Elżbieta Grabowska. I chodziło o to, że jego rodzina, w sensie Poniatowskich, też poniekąd wrzeniała się w ważniejsze rody. Stanisław Poniatowski wrzenił się w ród Czartoryskich, dlatego też ta familia popierała tego Stanisława Poniatowskiego juniora. Ale o co chodzi w tym związku, o czym mówiłem przed chwileczką, morganatycznym? Jest to taki związek, w którym małżeństwo, które jest zawierane przez kogoś z wyższych sfer, z kimś z niższych sfer i tą niższą sferą będzie owa Elżbieta Grabowska,
będzie wiązało się z tym, że ona jakby nie zmienia swojego statusu, swojego stanu społecznego, czyli nie uzyskuje awansu. Nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, nagłe uzyskanie szlachectwa, czy przejście do wyższej, bogatszej rodziny. I tak samo będzie z potomstwem. Potomstwo z tego związku nie będzie miało prawa do żadnych tytułów, żadnych funkcji, ani dóbr dziedziczonych przez rodzinę, tą właściwą, tych Poniatowskich. Dlatego też dzieci Poniatowskiego, Stanisław, Kazimierz oraz Izabela, nie będą miały na nazwisko Poniatowscy, tylko Grabowscy. I to jest takim związkiem władcy z kimś, powiedzmy, z niższych stanów. I takich przykładów możemy tutaj dać więcej, ale o tym mówić tutaj absolutnie nie będę, bo i tak będę mówił dużo na tej lekcji. Idziemy do pierwszych reform Stanisława Augusta Poniatowskiego. Generalnie jego plany na reformy były całkiem dobrze przemyślane i można powiedzieć, że szły w dobrym kierunku. Powołał on gabinet rządzący. To był taki jakby gabinet, w którym będzie takim jakby ministerstwem, który będzie miał jakby władzę nad dyplomacją oraz nad armią. Powołuje on mennicę państwową. Powstają w Polsce w XVIII wieku manufaktury, pierwsze manufaktury, pierwsze spółki akcyjne. Super, tylko w tyle, że na zachodzie Europy powoli będą powstawać nie tyle manufaktury, co już fabryki, ale pomijmy ten szczegół. Rozbudowano pocztę, dzięki temu też rozbudowano komunikację pomiędzy różnymi częściami naszego państwa i w Warszawie powstała Komisja Dobrego Porządku, czyli komisja, która miała dbać o poprawę warunków bytowych warszawiaków. To była pozytywna reforma, o której warto tutaj pamiętać. Następnie przeprowadzono lustrację, czyli tak jakby przegląd królewszczyzn, które przynoszą najwięcej dochodów, na których trzeba by było najbardziej zawiesić oko. Następną reformą będzie utworzenie w roku 1765 szkoły rycerskiej. To będzie taka elitarna, świecka, pierwsza świecka szkoła dla synów szlacheckich, dla magnatów szlacheckich, która będzie wychowywać w duchu patriotyczno-oświeceniowym przyszłych dowódców, oficerów wojskowych oraz urzędników. Być może był tutaj też plan, aby powtórzyć to, co było w Prusach, żeby urzędnicy ewentualnie byli też wyszkoleni pod kątem wojskowym. Następnie utworzono i powstaje czasopismo Monitor. Takie czasopismo, które rozpowszechniało idee oświeceniowe. Mówiło o tolerancji religijnej, mówiło o odkryciach naukowych, o tym, żeby potwierdzać wszystko, co jest możliwe pod kątem doświadczeń i krytykowano to, co było wadami szlachty, czyli pijaństwo, obżarstwo i generalnie niechęć do jakiejkolwiek poprawy swoich warunków życiowych i do opłacenia podatków, między innymi. W Monitorze pisywał człowiek, który bardzo często zmieniał swoje pseudonimy. Podpisywał się Eques Salcinatus, Salcinatus Magnus, Miłośnicki, tym był najczęściej, Bon Citoyen. I te przydomki miała jedna osoba, która tak bardzo wychwalała zasługi króla. On go wręcz ubóstwiał, on go gloryfikował. Mówił, że jest jednym z lepszych władców oświeceniowych. Wychwalał jego wykształcenie, jego wszystkie zasługi. I to był Poniatowski. Tak. Król Stanisław August Poniatowski pisał o sobie pod różnymi pseudonimami, żeby troszeczkę propagandowo podnieść swoją pozycję. Propaganda istniała wtedy, kiedy były manufaktury, ale kiedy będą fabryki, propaganda będzie szła w innym kierunku i będzie szła przede wszystkim też z innego kierunku, czyli od strony rosyjskiej, bo będziemy już dawno po rozbiorach. Sytuacja w Polsce będzie bardzo negatywna i przechodzimy sobie do tak zwanej sprawy dysydentów, czyli innowierców. Przy tamtej lekcji mówiłem, czyli przy czasach saskich, mówiłem o tym, że po Sejmie Niemym dysydenci zostali bardzo mocno ograniczeni, nie mogli pełnić urzędów, nie mogli wznosić swoich własnych świątyń, nie mogli uczestniczyć w obradach Sejmu, Senatu, nie mogli mieć praw w większości oczywiście religijnych, takich jak mają katolicy. I ta sytuacja będzie działała na korzyść Rosji, a dokładnie Katarzyny II. Pytanie dlaczego? Dlatego, że reformy Poniatowskiego mocno zaniepokoiły i Rosję, i Prusy. I te reformy chyba szły w bardzo dobrym kierunku, skoro Rosja aż tutaj swoje pazurki wyciągnęła. I żeby wplątać się, powiedzmy, w politykę polską, to ten problem dysydentów w Polsce stał się idealnym jakby pretekstem do tego, żeby zadziałać na ziemiach polskich w sposób bardzo nieprzyjemny dla nas, dla Polaków. A dokładnie, w roku 1767, kiedy ta sprawa dysydentów była po raz ostatni odrzucona przez polski Sejm, ich postulaty były odrzucone, wówczas wkroczyły do Polski oddziały rosyjskie. No to już mamy za sobą kilkukrotnie, więc żadna nowość. Natomiast wkroczenie tych oddziałów rosyjskich spowodowało to, że szlachta znowu przechodzi do swoich ulubionych działań, czyli utworzenia
Tak, konfederacji. Mamy trzy konfederacje. W Toruniu będziemy mieli protestantów, w Słudzku będziemy mieli prawosławnych i w Radomiu będziemy mieli katolików. I ta ostatnia będzie właściwie rządzić się takimi bardzo radykalnymi hasłami, między innymi detronizacji króla, odwołania wszystkich jego reform i odrzucenia postulatów dysydentów. I tutaj w tym momencie będzie mógł wejść do akcji ambasador. Też mówiłem przy okazji tamtego tematu o czasach saskich, że podpis ambasadora pod Sejmem Niemym był bardzo niekorzystny z perspektywy czasu dla Polaków, ponieważ Rosjanie będą mogli tym precedensem wchodzić w polityczne życie w Polsce. I to jest akurat ten przykład. Mikołaj albo Nikołaj Repnin to był ambasador rosyjski w Polsce. On był bardzo sprytnym politykiem i to on właśnie sprowokował bardzo niekorzystne dla Polaków wydarzenia. Przede wszystkim zaczął on wspierać konfederatów tych z Radomia i generalnie tak ich namówił, tak ich przekabacił, że to oni sami wystąpili do Katarzyny II z prośbą o pomoc w zapewnieniu nienaruszalności zasad ustroju Rzeczypospolitej. Czyli odwołania wszystkiego, co zrobił Poniatowski i zaprzestanie dalszych reform. No oczywiście Katarzyna II przez swojego ambasadora Repnina zrobiła to, co należało zrobić. A dokładnie Repnin to wykonał. Czyli zesłał w głąb Rosji przedstawicieli opozycji, tak żeby można było w Polsce zrobić wszystko to, co się chciało tak naprawdę. I na tak zwanym Sejmie Repninowskim, który będzie od 67 do 68 roku, będą uchwalone i przeforsowane prawa dla dysydentów oraz, co gorsza dla Polaków, prawa kardynalne. To należy pamiętać. Prawa kardynalne, rok 1768. I tutaj mamy wolną elekcję, mamy Unię Polsko-Litewską, mamy liberum veto i prawo do rokoszu. Czyli wszystko to, poza tą Unią tak de facto, co spowodowało rozkład Polski od wewnątrz. I to było na rękę Rosjanom, więc generalnie skoro jest na rękę, no to trzeba dalej to pielęgnować. I krok ten umożliwił zablokowanie na przyszłość przez Katarzynę II próby dalszych reform. To niestety stało się również pretekstem do tego, żeby Katarzyna II zawsze, kiedy będzie coś nie halo, interweniowała w Rzeczypospolitej ze swoimi wojskami. Od tego momentu Rosja stała się gwarantem niezmienności ustroju państwa polskiego, a właściwie to polsko-litewskiego. Więc generalnie był to bardzo, bardzo zły krok i Polacy o tym doskonale wiedzieli. I tak naprawdę jedyne, co mogli zrobić, to co? Zwołać konfederację. I zwołają. W roku 1768 jest to konfederacja zawiązana w miejscowości Bar na Podolu, dlatego nazywam ją Konfederacją Barską. Była ona skierowana przeciwko królowi, przeciwko dysydentom, przeciwko Rosji. Chodziło o obronę wolności oraz wiary katolickiej. I po zawiązaniu tej konfederacji na jej czele stanął Józef Płaski, biskup Michał Krasiński i później będzie miał bardzo duże znaczenie syn Józefa, Kazimierz, ale o nim za chwileczkę. Konfederaci liczyli w tym wszystkim na pomoc Francji, Turcji, Austrii i być może Saksonii. Pomoc była bardzo nieliczna, wręcz niewielka, prawie w ogóle jej nie było, umówmy się. Jednak w kraju bardzo dużo zwolenników tej konfederacji się jednak obudziło i przyłączyło się do działania samych konfederatów. Przystąpiła do nich nawet część magnatów, co jest dosyć dużym zaskoczeniem. I w tym momencie nawet rozpoczyna się wojna Rosji z Turcją, jednak ta wojna zamiast troszeczkę przysporzyć problemów Rosji, to przysporzy problemów i zmartwień Turcji i niestety dla nas to nie będzie dobrym wyjściem. Ale Poniatowski, co mógł zrobić, kiedy ma przed sobą konfederatów, którzy mają dosyć dużą ilość zwolenników. Wojsk może zbyt wiele nie mieli, ale mają wojska, więc Poniatowski co zrobi? Nie zawiąże konfederacji. Poniatowski poprosi o pomoc Rosję. Kolejny raz. I dochodzi do wojny. Wojna, która będzie trwała do właściwie roku 1772. Początkowe, takie powiedzmy malutkie sukcesy konfederatów na polu walki są właściwie mogą zawdzięczać tylko jednemu człowiekowi, czyli Kazimierzowi Pułaskiemu, o którym wspomniałem wcześniej. Jest to syn Józefa Pułaskiego i on będzie jednym z takich późniejszych, pod koniec tej konfederacji, przywódców takich wręcz istotnych samych konfederatów. Więc ambicje były duże, umiejętności były niewielkie, a mimo to społeczeństwo i konfederaci bardzo mocno się radykalizowali. Odmówili posłuszeństwa królowi oraz ogłosili jego bezkrólewie. Mało tego, w roku 1771 podjęto próbę jego porwania. Nawet go porwano. Sam Poniatowski zgubił swój pantofelek, jak kopciuszek, czyli swój but. I taki pan jak Kuźma, który go wtedy uprowadzał, tudzież eskortował, właściwie ściągnął swój własny but, dał królowi, bo szacunek dla króla jest najważniejszy. I kiedy wszyscy powoli się jakby rozpraszali,
Owy Kuźma miał uklęknąć przed polskim królem, przeprosić, poprosić o wybaczenie, król mu wybaczył, więc porwanie właściwie nie wyszło. Konfederaci już chylili się ku upadkowi. W roku 1772 upada ich ostatni punkt oporu, czyli Jasna Góra. Wówczas konfederaci będą musieli opuścić Polskę, udają się na emigrację, no bo to jedyne, co ich czeka tutaj, to po prostu śmierć. Płaski Kazimierz uda się do Ameryki i tam został bohaterem wojny o niepodległość, o czym mówiliśmy sobie w tematach o powstaniu Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie, bo w 1968 roku, społeczeństwo ogólnie było bardzo zbulwersowane tym, co dzieje się w Polsce i nawet dochodziło do różnych takich tumultów, powstań, nawet tych chłopskich. Na Ukrainie takie niewinne poruszenie chłopskie przerodziło się w dosyć duże powstanie. Mówiło się o tym, że dochodziło do takiego systematycznego wycinania do rzezi polskich szlachciców, Żydów czy też Unitów. I takie chyba największe wydarzenie, takie najbardziej brutalne, miało miejsce w Humaniu w roku 1768. Jest to taka rzeź totalna, powiedzmy, że polskich niekatolików oraz szlachciców. Generalnie można powiedzieć, że dopiero z czasem zauważono ten problem i wojska rosyjskie i polskie wspólnie, tak, sojusz jest najważniejszy, bardzo krwawo rozbili właściwie tych chłopów na Ukrainie, bo to tam wszystko się działo. Do chłopów w pewnym momencie nawet kozacy dołączyli i ich też się rozbije. No cóż zrobić? Przed właściwie zakończeniem wojny Katarzyna II troszeczkę zmieniła swoje poglądy w stosunku do Polski. W roku 1771 odrzuciła ideę protektoratu Rosji nad oczywiście Rzecząpospolitą Obojga Narodów i przyjęła propozycję, projekt Fryderyka II Wielkiego, czyli władcy pruskiego, o którym mówiliśmy też w swoim czasie w absolutyzmie oświeconym. Fryderyk II chciał dokonać podziału części ziem Polski po to, żeby było nam prościej rządzić. Robili to z dobroci serca. No przecież jak takim dużym terytorium sobie nie radzimy, tak nam go okroją, to pójdą nam na rękę. I dokonało się. Ponieważ w późniejszych miesiącach do projektu zaproszono Austrię i dochodzi do podpisania traktatów rozbiorowych. Podpisane zostały 5 sierpnia roku 1772. Na ich mocy Rzeczpospolita straciła w tym momencie prawie 1/3 swojego terytorium. I tak. Prusy zajęły, tak naprawdę Prusy Królewskie, część Wielkopolski, część Kujaw, bez Gdańska, bez Torunia. Zrobili to w sposób bardzo sprytny. Nie mogą nam Gdańska odebrać, bo to nasze właściwie serce, które bije dla polskiej gospodarki, więc go nam zostawili. Tylko tyle, że jak patrzymy na mapę, to do Gdańska temu dostępu nie mamy. Jedynym drogą jest Wisła, która będzie chroniona przez Prusów, więc de facto straciliśmy Gdańsk i możliwość handlu przez ten Gdańsk. To był okropny cios w polską gospodarkę. Brak dostępu do Gdańska powoduje, że jest to zajęcie jednego z dwóch punktów, które dawało nam stabilność finansową i gospodarczą kraju. Drugim ciosem będzie to, co zabiera nam Austria. Austriacy zabierają nam południowe województwa, czyli część krakowskiego, część sandomierskiego, co prawda bez Krakowa, ale z tą drugą częścią, którą mogliśmy gospodarkę pociągnąć, czyli z kopalniami soli w Wieliczce oraz Bochni. To jest drugi cios. Rosja zabiera nam głównie województwa wschodnie i one tak naprawdę jakiegoś większego znaczenia dla gospodarki kraju nie miały, ale chodzi o tereny, które zostały zabrane, o ilość ludzi. I to niestety było tragiczne w skutkach. Teraz idziemy sobie do tego, co lubimy najbardziej, czyli do analizy obrazów. I te obrazy będą na osobnych filmikach jeszcze podzielone, więc w miarę możliwości będziecie mogli sobie je dodatkowo obejrzeć. Jeśli to będzie pomocne, to super, a jak nie, to nie oglądajcie. Idziemy do analizy pierwszego, czyli do Kołacza Królewskiego. Na obrazie widzimy pięć postaci, mamy dużą mapę. Na górze jest bogini Fama, która dmąc w trąbki leci do Europy, mówiąc, że Polska właśnie będzie podzielona pomiędzy trzech sąsiadów. Na dole widzimy Katarzynę II, która patrzy takim błagalnym wzrokiem na polskiego króla, bo doskonale wie, że on nic nie zrobi, a on idzie i trzyma tylko i wyłącznie swoją koronę. Chodzi o to, że ona mu spada z głowy, a Poniatowski zrobi wszystko, żeby tym królem pozostać i to będzie widoczne jeszcze później, przy drugim i trzecim rozbiorze. Po prawej stronie widzimy Józefa, który pokazuje palcem na Gdańsk, bo on go by chciał dla siebie i widzimy Fryderyka, Józef II, czyli cesarz austriacki i widzimy Fryderyka II Wielkiego, który ma szablę w ręce i pokazuje pewne punkty, co powinien ten Józef otrzymać, czyli tam województwo małopolskie wskazuje. I to się nie spodobało Fryderykowi II, dlatego też zlecił wykonanie nowego obrazu. A tym obrazem jest coś takiego. Zobaczcie, widać pewne różnice na pierwszy rzut oka. Jest Fama na górze. Jest. Widzimy Katarzynę, która cały czas patrzy na tego Augusta.
I to się nie zmieniło. Zmieniło się natomiast to, co widzimy przy Augustie Poniatowskim. Widzimy, że on pokazuje palcem na mapę i pokazuje palcem w górę. Pokazuje tam, co jest napisane. Chodzi o traktaty rozbiorowe, które my potwierdzamy w roku 73. I generalnie jest to jakby potwierdzenie tego, że jest to w pełni legalne i nie ma tutaj żadnej agresji. I Fryderyk II nie ma też szabelki. Zwróćcie uwagę, że oni patrzą na siebie w taki sposób, no niby oko w oko, tak? Natomiast nie ma tutaj pokazanej agresji, która byłaby, powiedzmy, wynikiem trzymania tej szabli w ręku, że wszystko zrobi, byleby tylko swoje uzyskać. Więc kołacz królewski mamy załatwiony. Mamy jeszcze jedną wersję takiego kołacza. Tutaj widzimy już wersję angielską, gdzie bohaterem nie jest nasz król, tylko ten facet, który tam sobie śpi. Właściwie po tej stronie waszej śpi, czyli jest to król angielski, brytyjski, Jerzy III. Widzimy na pewno Poniatowskiego, który sobie siedzi, ma spętane ręce z tyłu i trzyma głowę opuszczoną, ale korona mu nie spada. I to jest też aluzja do tego, że on tą koronę królewską utrzymał na swojej skroni pomimo pierwszego rozbioru. W tle, tam za Poniatowskim, widzimy Selima, to jest sułtan. Selim, który dostał łupnia od Katarzyny II, czyli od carycy, od kobiety. Turecki sułtan od kobiety dostaje łupnia i to jest tutaj pokazane na tym obrazie, że on tylko może obserwować i nic zrobić nie może, bo został pokonany. Katarzyna jest, Fryderyk II jest, oczywiście bez szabli. Za ramion naszych, powiedzmy, zaborców, tak, widzimy Ludwika XV, króla francuskiego, widzimy Karola II, który jest królem Hiszpanii. No i sobie tam gdzieś śpi, smacznie chrapie Jerzy III, który przegapił wszystko to, co najważniejsze w Europie. I symbolem też tego jest ta szala, którą widzimy nad głową polskiego króla, gdzie Wielka Brytania, napis Wielka Brytania jest jakby wyżej podniesiony niż pusta szalka. I to pokazuje, że ta potęga jednak brytyjska będzie troszeczkę upadać. I to jest takim symbolem, powiedzmy, że przegapienia tych ważnych wydarzeń przez samego króla angielskiego. Mówiłem parę minut temu, że będziemy mieli Sejm Rozbiorowy, który będzie ratyfikował traktaty rozbiorowe, czego domagali się od nas zaborcy. I on będzie dosyć długim sejmem, ponieważ będzie obradował między rokiem 1773 a 1775. Na marszałka wybrano stronnika rosyjskiego, czyli Adama Ponińskiego. I pomimo rozpaczliwych prób, między innymi Tadeusza Rejtana, którego zaraz będziemy sobie też analizować na obrazie osobno, no, dokonano pewnych zmian. Zmian, które no, nie będą korzystne dla Polski w dalszym, powiedzmy, okresie historii. Powołuje się Radę Nieustającą, czy tak zwany stały rząd, który składać się będzie z króla, 18 posłów, 18 senatorów i będzie podzielony na 5 departamentów. Departamenty to armia, skarbowość, dyplomacja, gospodarka i sądownictwo. Wszystko ładnie, wszystko pięknie, tylko że będzie złożony głównie stronników rosyjskich. Więc nic dobrego się tutaj z tą Radą Nieustającą wiązać nie może. W roku 73 zostaje powołana do życia Komisja Edukacji Narodowej, czyli właściwie jakby pierwszy w Europie twór ministerialny zajmujący się całkowicie szkolnictwem. Oni mieli jakby przejąć majątki po jezuitach, ponieważ papież ich zlikwidował i w tym momencie działalność Komisji Edukacji Narodowej będzie ogarniała wszystkie szkoły, od tych niegdyś przyklasztornych, parafialnych, aż po wyższe uczelnie w Polsce i unowocześni, realnie unowocześni system szkolnictwa w Polsce. I przechodzimy sobie do analizy obrazu Rejtan, czyli upadek Polski. Będziemy sobie parę postaci musieli tutaj ogarnąć, także no, troszeczkę trzeba będzie uważać. To też będzie osobnym filmem. Tematem obrazu jest to, co działo się na Sejmie Rozbiorowym w roku 1773. Główną postacią jest oczywiście Tadeusz Rejtan. Rejtan, który leży przy drzwiach, rozwalił swoją koszulę, rozciągnął ją, pokazuje go mu klatę, mówi, że nie pozwoli, żeby tam na tą dalszą salę obrad weszli posłowie, żeby dokonali ratyfikacji traktatu rozbiorowego. Miał powiedzieć, że chyba po moim trupie. I temu Rejtanowi, który leży sobie na progu, towarzyszy w tym obrazie jako kolejny bohater Adam Poniński. To jest człowiek, który jest marszałkiem Sejmu, jest stronnikiem rosyjskim i on pokazuje tam palcem, żeby spojrzał Rejtan, zobacz co jest za drzwiami, tam są rosyjscy żołnierze, więc jeżeli chcesz być trupem, nie ma problemu. Przemyśl to, co mówisz. Więc Poniński to jest marszałek i on pokazuje palcem w kierunku drzwi.
Obok Ponińskiego z lewej strony stoi Stanisław Szczęsny-Potocki. On w rzeczywistości miał wtedy 21 lat, więc na sali sejmowej był po prostu nieobecny, ale chodziło o to, żeby pokazać pewną grupę, która w przyszłości zdradzi Polskę. Po prawej stronie obrazu widzimy hetmana polnego koronnego, którym był Franciszek Ksawery-Brański, który trzyma swoją głowę, twarz w dłoniach i na takiej zasadzie, co ja zrobiłem, co ja najlepszego zrobiłem. Chodziło o to, żeby ten Branicki był też symbolem tej zdradzieckiej, powiedzmy, działalności w latach 90. Za przewróconym fotelem, który jest również symbolem upadku polskiego królestwa, jest Franciszek Salezy-Potocki. On jest w takim bogatym szlacheckim stroju, ma taką wstęgę orła białego, ten order, o którym mówiłem przy Augustie II. Jest to wówczas jeden, znaczy już nie wówczas, ale niegdyś jeden z najpotężniejszych magnatów Rzeczypospolitej. Jednak w momencie tego sejmu na rok 1773 już dawno nie żył. Matejko umieścił go tam celowo, którym miał jakby pokazać symbol schodzącego, ślepego i bezradnego magnata, czyli kogoś, kto patrzy tylko i wyłącznie na siebie, więc jak widzimy, on idzie tak po umacku, więc jest tam pokazany jako ślepiec. I oczywiście jest tutaj przykładem na to, jakim sposobem Polska po prostu upadnie. Idziemy dalej. Spójrzcie na Stanisława Poniatowskiego. Stoi zamyślony, tak naprawdę bezradny, nie wie, co się dzieje, nic więcej zrobić nie może. Patrzy z pobłażaniem też na tego rejtana, który leży biedny pod tymi drzwiami. Obok niego mamy Kołłątaja, Hugo Kołłątaja, który w tym czasie ma 23 lata. Nie był na sejmie rozbiorowym obecny. Był na pewno albo w Wiedniu, albo w Rzymie. Studiował, ale na obrazie pokazany jest jako osoba już w takim, w pełnym wieku. I to miało być symbolem sprzeciwu wobec tego, co dzieje się na tym sejmie. Nad Poniatowskim widzimy balkonik. Na balkoniku siedzi sobie kat polskiego ustroju, czyli Mikołaj Repnin w towarzystwie dwóch kobiet, Izabeli Czartoryskiej i Izabeli Lubomirskiej. A wszystkiemu przygląda się Katarzyna II. Oczywiście z obrazu, ale jak wielkiego obrazu. To pokazuje tylko i wyłącznie to, jak źle w Polsce było i że caryca Katarzyna II niestety jest tutaj symbolem również tego upadku Polski. Cóż tu więcej powiedzieć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.